Ania z Rolnik Szuka Żony zabrała głos w sprawie rozstania z Kubą. To koniec związku. Ania Derbiszewska z Rolnik Szuka Żony 10 rozstała się z Kubą Manikowskim po narodzinach dziecka. W sieci krążą plotki, że po narodzinach Darka związek rolniczki i ojca jej dziecka się rozpadł. W końcu Ania wyznała, czy plotki o ich rozstaniu są prawdą. Ania i Kuba z Rolnik Szuka Żony 10 rozstali się. Związek Anny Derbiszewskiej i Jakuba Manikowskiego rozpoczął się na Planie 10, edycji programu TVP Rolnik Szuka Żony. Atrakcyjna właścicielka plantacji pomidorów wybrała młodszego o 6 lat ojca trójki dzieci. Oboje już w programie snuli plany o wspólnej przyszłości, ale chyba nikt nie spodziewał się, że ich znajomość tak szybko wejdzie w poważniejszy etap. W świątecznym odcinku Rolnika okazało się, że Ania i Kuba spodziewają się dziecka. Zgodnie z zapowiedzią w maju przyszedł na świat ich syn Darek. Następnym krokiem ma być ślub, ale w sieci rozległy się plotki, że związek Ani i Darka popsuł się po narodzinach dziecka. W ostatnim QA Ania odpowiedziała na pytanie, czy plotki o jej rozstaniu z Kubą są prawdą. Czy jest pani nadal w związku z Kubą? Bo krążą w sieci informacje, że rozwiedliście się. Jeśli wierzyć w zapewnienia Ani, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Nie rozwiedliśmy się, ani nie rozstaliśmy się. Wręcz przeciwnie. Każdego dnia kochamy się bardziej, wyjaśniła ukochana Kubu i poleciła nie wierzyć w sensacyjne doniesienia na temat ich związku, bo są wyssane.